Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 12. kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo się działo w tej serii spotkań. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku, a rywalem byli Błękitni 2 Stargard. Błękitni 2 to zespół, który plasuje się tuż za ligową czołówką i to wcale nie jest łatwy przeciwnik. Chociaż faworytem był Bałtyk, to można było się spodziewać wyrównanego pojedynku. Tak jednak nie było. Od początku do końca zmagania zdominował zespół koszaliński i odniósł efektowne zwycięstwo. A jak to wyglądało i ile bramek zdobył zespół koszański? Zobaczmy w relacji z tego spotkania. W 12. kolejce spotkań Bałty Koszalin stroje ciemne podejmował na własnym boisku Błękitnych 2 Stargard. Błękitni to przede wszystkim drużyna młodzieżowa i osłabiona w tym spotkaniu brakiem kilku czołowych graczy, którzy w tym czasie rozgrywali swój mecz w pierwszej drużynie w trzeciej lidze. No ale mimo wszystko to już na samym początku Błękitni mieli okazję trochę niefrasobliwości w poczynaniach defensywy Bałtyku, ale rywale tego nie wykorzystali. W ataku zespół koszaliński jest okazja, Dominik Pawłowski jest dośrodkowanie, ale w ostatnim momencie piłkę wybija obrońca Błękitnych. Stały fragment gry dla zespołu koszalińskiego, Konkol dośrodkowanie w pole karne. Jasiczak próbował, nie wiem czy zgrywać, czy strzelać. Ostatecznie piłka poleciała nad bramką. W odpowiedzi Błękitni z problemami Jakub de Klerk, ale na szczęście na raty piłkę chwyta w ręce. Tym razem gospodarze. Jest Konkol, Krystian Konkol minął dwóch rywali. Zrobił sobie miejsce do strzału i zdobywa bramkę na 1-0. Jeden z lepszych graczy ofensywnych zespołu koszańskiego z poprzednich sezonów teraz pokazuje, że potrafi świetnie rozgrywać indywidualne akcje. Tutaj nieudana próba zespołu koszańskiego. Dominik Pawłowski, Adrian Cybula. Cybula w polu karnym uderza, broni golkiper Błękitnych. Rzut wolny dla zespołu przyjezdnego. Nic z tej akcji póki co nie wynikło, ale nie koniec ataku drużyny gości. Jest próba uderzenia, ale ten strzał zdecydowanie nie mógł zagrozić bramce Jakuba de Klerka. Rzut rożny dla zespołu koszańskiego. Miejsce ma Jasiczak, dośrodkowanie, uderza Michał Czemko, ale ten strzał był niecelny. Świetna okazja nominalnego obrońcy, ale w tym meczu grający na pozycji środkowego napastnika. Jest okazja dla Bałtyku, spore zamieszanie i ostatecznie najbardziej zdecydowany w tej sytuacji był Dominik Pawłowski i zdobywa bramkę na 2-0. Stały fragment gry dla zespołu koszańskiego to już pełna dominacja gospodarzy w końcówce pierwszej części. 2-0, pewny wynik, ale mimo wszystko Bałtyk szukał okazji do kolejnych goli. Adrian Cybula. Jest okazja, Pawłowski. Piłka po rykoszecie opuściła plac gry. Jeszcze jedna akcja, jeszcze w pierwszej części spotkania. Próba strzelenia piłki, jeszcze uderza Krystian Konkol, ale ten strzał był niecelny. Pierwsza połowa zakończyła się przy wyniku 2-0 dla Bałtyku. Przechodzimy do drugiej połowy. Na początku Błękitni próbowali odpowiedzieć, tylko boczna siatka po tym strzale. Ale później już wszystko wróciło do normy. Ponownie dominującą stroną był zespół koszaliński. Cybula, poprzeczka, Michał Czenko i sędzia uznaje trafienie. Piłka przekroczyła linię bramkową. Michał Czenko zdobywcą bramki na 3-0. Kolejna akcja w wykonaniu zespołu koszalińskiego. Michał Czenko i druga bramka tego zawodnika w tym spotkaniu, a czwarta Bałtyku, powiększona przewaga drużyny koszalińskiej. Ponownie w ataku gospodarze Dominik Pawłowski. Jest okazja, zablokowany ten strzał. No, w tej sytuacji chyba lepiej było podawać niż strzelać. Rzut rożny dla gospodarzy. Jest okazja, Seweryn Fiołek huknął głową nie do obrony w samo okienko bramki. Jest bramka na 5-0. Stały fragment gry dla Błękitnych. Niewiele tych okazji było w wykonaniu gości. Uderzenie z dystansu, ale prosto w ręce Jakuba de Klerka. Tym razem gospodarze. Jest okazja.
Faul na zawodniku Bałtyku w polu karnym, a w tej sytuacji arbiter nie miał wątpliwości. Rzut karny dla drużyny koszalińskiej. Radosław Mikołajczak, okazja świetna, ale nie wykorzysta na ten strzał, był niecelny. A że Bałtyk rzadko kiedy wykorzystuje rzuty karne, to już się tego przekonaliśmy, zatem no, nad tym elementem na pewno gospodarze muszą popracować. Alan Krause, okazja dla Bałtyku i jest bramka na 6-0 w końcówce tego spotkania. Regularnie rezerwowy Bałtyku wchodzi na boisko i strzela bramki i to zrobił ponownie. Błękitni próbują jeszcze zdobyć bramkę honorową. Spore zamieszanie, jest strzał. Obrona Jakuba Deklerka, ostatecznie Bałtyk wygrywa z Błękitnymi 6-0. Przystępując do dzisiejszego spotkania, wiedzieliśmy, że będziemy grali z drużyną Błękitnych Stargard, która w tej rundzie grała bardzo dobrze. Jest to w górnej połówce tabeli. Wiedzieliśmy, że to zespół młody, wybiegany, trenujący codziennie. I naszym planem gry było przede wszystkim utrzymać tempo, utrzymać nasze zaangażowanie mentalne, nasze chęci. Chcieliśmy, żeby te nasze chęci dzisiaj były większe lub minimalne, takie same jak przeciwnika. Na początku troszeczkę źle weszliśmy w mecz, bo przeciwnik może stworzył, to za dużo powiedziane, ale miał dwie takie sytuacje, gdzie znalazł się w naszym polu karnym przez niefrasobliwość naszych zawodników. I mówię, przygotowując się też do tego meczu, wiedzieliśmy, że bardzo ważna będzie skuteczność i to, żeby nasze wykreowane sytuacje w końcu zamienić na bramki. To się udało, 2-0 było do przerwy i mieliśmy jeszcze dwie dobre, dogodne sytuacje. I młody zespół Błękitnych, bo było chyba 7 młodzieżowców w ich składzie, no zgasł po naszych kolejnych sytuacjach i myślę tyle. Panie trenerze, Michał Czenko dzisiaj w ataku, no, wiemy, że potrafi grać w linii ofensywnej, ale od początku sezonu raczej był defensywnym zawodnikiem dzisiaj. No nie, dzisiaj ostatnio już też próbowaliśmy Michała Czenko. Przede wszystkim tak, po naszych meczach tutaj domowych i ostatnich meczach z naszym brakiem nie, ale bardzo małą skutecznością, bo tworzymy tych sytuacji bardzo dużo. I no powiedzieliśmy sobie w szatni, że czegoś trzeba poszukać z przodu i nowych różnych rozwiązań personalnych, tak, bo nie da się w takim krótkim czasie gdzieś nauczyć nawyków tego strzelania bramek. Także poszukaliśmy tego, że Michała wysłaliśmy do przodu i to przynosi efekt, bo już miał fajną asystę w trudnym momencie w Sądowie do Gruchały i dzisiaj też dwie bramki, także mógł jeszcze więcej strzelić, także to cieszy. Gruchała Węsierski, kontuzja? Tak, gorąco nie wiemy co się z nim stało, aczkolwiek wydaje mi się, że odnowił się uraz kolana i że będzie już poza grą do końca tej rundy. Także ubolewamy nad tym, to jest taki dzisiaj łyżka dziegciu, tak, w beczce miodu dzisiaj. Okej, dzięki. Panie trenerze, jeszcze a propos tej łyżki dziegciu, o której pan powiedział, no to oczywiście wynik bardzo cieszy, natomiast mógł być wyższy chociażby przez 11. Tutaj powróciły takie koszmary z przeszłości, bo kilka, może nie kilka, ale parę jedenastek niewykorzystanych mogło zaważyć między innymi o spadku. Będzie pan, nie wiem, jakoś próbował może jakieś specjalne jednostki treningowe, żeby te jedenastki lepiej wykonywać? Poświęcamy temu dużo czasu, bo dużo strzelamy jedenastek w ostatniej części końcowej treningu, także praktycznie po każdym treningu piłkarskim mamy te jedenastki. Myślę, że dzisiaj Radek Mikołajczak nie strzelił. Ogólnie w tym tygodniu Radek się tam się źle czuł, był troszeczkę osłabiony, chciał się przełamać, tak troszeczkę odblokować głowę, nie udało się, nie robimy, nie panikujemy, bo to nie była jakaś ważna jedenastka, także nie robimy, nie będziemy robić dramatu z tej sytuacji. Bałtyk Koszalin wygrywa z Błękitnymi 2 Stargard 6-0. Bardzo dobra skuteczność zespołu koszańskiego, a przy odrobinie lepszej skuteczności, bo przecież był rzut karny, to tych bramek byłoby jeszcze więcej. Zatem Bałtyk zdecydowanie potwierdził, że należy do ligowej czołówki tym zwycięstwem. W tej samej kolejce Gwardia Koszalin mierzyła się na wyjeździe z Wybrzeżem Rywalskim Rewal. I tutaj spora niespodzianka, chociaż ci, którzy się znają na piłce i znają przebieg piłkarskiej czwartej ligi, to wcale nie musieliby się doszukiwać tutaj niespodzianki, bowiem Wybrzeże Rywalskie Rewal to zespół, co prawda nisko plasujący się w tabeli, ale przy powrocie Jacka Magdzińskiego do składu jest to naprawdę mocny przeciwnik. Flota Świnoujście, lider zmagań, wygrała z Wybrzeżem bardzo skromnie. Bałtyk również bardzo skromnie wygrał z Wybrzeżem. A Gwardia? No cóż, tutaj Wybrzeże już prowadziło w pewnym momencie 3-0,
a zespół koszański zaczął mocniej atakować w końcówce spotkania. Odpowiedział dwoma trafieniami, ale na więcej czasu nie starczyło. Dwie bramki Daniela Chyły nie dały punktów drużynie koszańskiej i ostatecznie Wybrzeże Rewalskie Rewal wygrywa z Gwardią Koszalin 3-2. Czas na podsumowanie tego, co się działo w 12. kolejce spotkań, wszystkie wyniki, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników 12. kolejki spotkań w 4. lidze. Bałtyk Koszalin wygrywa z Błękitnymi 6-0. Wybrzeże Rewalskie Rewal wygrywa z Gwardią Koszalin 3-2. Flota Świnoujście rozbiła Wieżę Postominą 6-2. Mechanik Bobolice przegrywa z Kluczewią Stargard 1-2. MKP Szczecinek przegrywa z Iskierką Szczecin 1-2. Hutnik Szczecin remisuje starcie z Raselem Dygowo 1-1. Chemik Police wygrał z Dębem Dębno 4-2. Gawia Choszczno przegrała z Białymi Sądów 1-3. Olimp Gościno wygrał na wyjeździe z Orłem Wałcz 2-1. W tabeli prowadzi Flota Świnoujście z dorobkiem 36 punktów. Po 28 mają Bałtyk Koszalin, Kluczewia Stargard i Iskierka Szczecin. 23 punkty Gwardia Koszalin i Rasel Dygowo, 18 punktów Błękitni, 17 Wieża i 16 Chemik. Dolna część tabeli. Hutnik ma 15 punktów, 14 MKP Szczecinek, 13 Wybrzeże Rewal, 12 Biali Sądów, 9 Mechanik Bobolice, po 8 Orzeł Wałcz i Gawia Choszczno, 7 Olimp Gościno i 5 Dąb Dębno. Program 13. kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się z Hutnikiem Szczecin, Olimp Gościno podejmuje Bałtyk Koszalin, Dąb zmierzy się z Flotą, Kluczewia z MKP Szczecinek, Iskierka z Chemikiem, Rasel z Mechanikiem, Błękitni podejmują Gawię, Wieża zmierzy się z Orłem i Biali z Wybrzeżem. W najbliższej kolejce, dla przypomnienia, Gwardia Koszalin w najbliższą niedzielę zmierzy się na własnym boisku z Hutnikiem Szczecin. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Natomiast Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z Olimpem Gościno. Olimp to zespół, który co prawda jest nisko w ligowej klasyfikacji, ale ostatnio wygrał i naprawdę ma porządny zespół, ale wyników brakuje, zatem faworytem tej konfrontacji będzie Bałtyk Koszalin. Państwa serdecznie zapraszam na te spotkania i na pewno emocji w nich nie zabraknie, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia. Yeah.